ale tutaj szumi. To wcale nie jak. Dobra, witam was. Zapewne pomyliliście sobie moje odgłosy z tym. No w tle. Zapewne, bo jestem takim dobrym naśladowcą wszelkich głosów. Zwłaszcza tego, bo no zobaczcie, no. Brzmi jak w grze normalnie, albo w prawdziwości, prawdziwej. No więc no, należy mi się subskrypcja, łapka w górę. No, lol, nie. Jak ja uwielbiam, jakiś youtuber mówi: daj łapkę w górę i subskrybuj na początku filmu. I trzeba ktoś podać łapkę w górę na początku filmu. Łapka w górę znaczy, że film się podoba. I szczerze mówiąc, ja daj łapkę w górę, a potem daję w dół jak coś mi się nie podoba i nie wiem, czy mogę to omijać, czy nie. Ale o, mogę. Znaczy nie muszę tego omijać, tylko mogę normalnie, tak. Ale w tamto już chyba nie mogę wlecieć. To mi się wydaje. No głupie, jakiś zrobił ten plan, że mogę łatwo walnąć. Co to ma być normalnie? O, piorunęły. Ale te pioruny mają grafikę wspaniałą, no zobaczcie po prostu. Piękne. Piękne jak mój palec wskazujący. He. Okay, jeszcze większa siła. Zaraz coś zepsuję, mówię wam. Zaraz coś zepsuję i będę miał tego... Nie będę tego 9, tylko będę miał tego 2. I na walkę z bossem będę miał 1. Na pewno. Dobra, może nie powinienem być takiego... tego... To jest pesymizm? Tak, pesymizm chyba. Optymizm to jest to, że jest takim nastawionym przed nie do życia. Ja mogę powiedzieć, że jestem raz tak, zależy od sytuacji. W tej grze to jestem zdecydowanie bardziej pesymistycznie nastawiony. A jestem bardziej nastawiony optymistycznie w, nie wiem, w grach, gdzie możesz sobie zapisać i wczytać i wczytujesz dokładnie wtedy, kiedy zapisałeś. Jak ja nienawidzę gier, gdzie mam system zapisu, że zapisujesz sobie, ale nie wczytają tam, gdzie zapisałeś. Czytają tam, gdzie był punkt kontrolny. Takie złe jest w bodajże grze Rise of the Argonauts, chyba tak się zwie. I tam jest taka rzecz, że możesz zapisać, kiedy chcecie. Ale i tak, jak wczytacie, to jest ostatni punkt kontrolny. Czyli w sumie ostatni autozapis, jako tako. Przynajmniej tak zaobserwowałem. I wiecie, co jest najgorszego w tej grze? Ta gra jest jako tego RPG-iem. Action RPG-iem. To nie jest liniowa gra, że sobie idziesz do przodu i nagle zapisz czy coś tam. To jest jako tako... No tak, to jest liniowa gra jako tako, ale ciągle wracasz gdzieś, by odejść questa, by wziąć questa, no i weź tu zapisz, musisz iść w odpowiedni punkt, żeby zapisało ci. Chyba, że tak nie ma, ja po prostu... Nie, tak raczej nie jest, bo ja tak... chyba 3 razy miałem i już to na pewno tak jest. Ale gra fajna, 3 złote kosztuje pudełko. To mówi niby, że gra słaba, bo tania. Ale no jednak... Wiele osób patrzy na cenę i myśli, że ta gra jest słaba, bo jest tania. Albo jest stara i jest tania przez to, czy coś. Ale nie, to nie jest prawda. Często gry za 5 groszy mogą być lepsze od gier za 20 zł, za 200 zł. To już zależy. A nie, w ogóle ostatnio chyba, nie przedostatnio, kiedyś tam mówiłem właśnie o tych, że kiedyś to było tam gry takie coś tam. Nie chcę tego powtarzać, bo to mówiłem w sumie już na 2 filmach. Znaczy, mówiłem to w Minecrafcie, który się jeszcze nie ukażeł i przed ostatnim chyba odcinku Chicken Invaders 5, tej oto wspaniałej serii. Tak w ogóle to nagrywam wtedy, kiedy poprzedni odcinek nagrywałem i... Znaczy, godzinę później jakąś, bo mam czas akurat. Uczyć się powinienem, a nie za debil ze mnie. Znaczy, po co się uczyć? Będę youtuberem, na pewno. Mam 4... Wydaje mi się 4 lata, żeby osiągnąć sukces. Pewnie mi się uda. Będę dobrym youtuberem. Bardzo dobrym. I będę profesjonalnie mówił, spikował po angielsku i innych takich. Ja po prostu nagrał jakąś derbową gierkę, nie wiem czemu. O, Block and Load, kiedyś nagrywałem. A już boss jest.
Więc właśnie tak kiedyś... Wow. Co to jest? Kiedyś taką grę Block and Load nagrywałem, bo tym się znudziła i przestałem. Czemu lodoludź, a to jest kurczak bardziej? Chociaż trochę tak z człowieka ma trochę. Bo może tym będę jeszcze. Ło, jak to pięknie wygląda. Czterność! Ta, jeden na bosie! Będę miał szesno. Jak mi wspaniale. Wspaniale z tym, zaraz umrę na pewno. Bo co na pewno umrę. A może nie? A nie wiem. Artefakt zdobyty. To jest pierwszy? Czy drugi? Nie wiem. Nie, to jest drugi chyba. Nie patrzcie na artefakty, które są już. A nie w to. Co? O to chodzi. A tego twój... A tam zresztą. Czemu te dialogi są takie jakieś sztuczno śmieszne? Czy to jest poziom śmieszności przedszkole podstawówka? W ogóle jakby ktoś nie wiedział, jak się było dzieckiem, to poczucie humoru było o wiele... Wiele... No takie... Miał niższy poziom, tak powiem. Teraz ma się bardziej wyszukany, tak. I ogólnie właśnie przez to, że kiedyś miał się mniej wyszukany humor, powiedzmy, to przez to niektóre rzeczy nas bawiły i przez to wiele osób uważa, że kreskówki dla dzieci teraz są, no, gówniane, żeby tak powiedzieć łagodnie. Bo tak wiele osób mówi, że o, kiedyś to były kreskówki, kiedyś to były bajki, kiedyś to... A w ogóle bajki, wiele osób mówi, a, to krótki utwór literacki, błąd. Bajki są krótkie, są długie. Miałem to na polskim, więc się wymądrzę teraz. Są narracyjne chyba, jeszcze jakieś tam są. Ale większość jest ten... rymowana. Ale jest też coś takiego jak język potoczny. Taki inny. Który też jest językiem. Takim no... poprawnym jako taką. Tam bajka jest jako, no, animacja, więc no, wszystko okej. Okay. W telewizji mówią bajki, no, wszędzie mówią bajki, więc okej jest. Ja przez całe moje dzieciństwo mówiono mi, że to są bajki, a nie kurczaki, kreskówki, animacje, seriale animowane, czy coś tam. Mówię bajki, będę mówił bajki. A i tak, teraz wiele osób mówi, że są słabe, coś tam, nieprawda, są dobre. Czy ja oglądałem chyba trochę Wodogrzmoty Małe i to jest dobre. I wszystkie odcinki do piątego... Wszystkie odcinki chyba czterech sezonów Niesamowitego Świata Gumballa. To jest dobre. Teraz aktualnie oglądam na bieżąco dwie bajki Dragon Ball. Tak, Dragon Ball to jest bajka. Jak wiele osób się czepia, że to nie jest bajka, to jest anime. To jest anime, nie jest bajką przecież. Anime jest animacją z Japonii. Jak wiele osób te animacje z Japonii wywyższa, jakby były nie wiadomo czym. Szczerze mówiąc, nie jestem zbyt fanem anime. Ale jestem fanem mang, lubię czytać. I w takiej kwestii mang, jak... Nie no, ale w każdym społeczeństwie jest wiele toksycznych osób. Tak właśnie w mangowym oczywiście jest jeszcze więcej niż gdziekolwiek indziej. Ja kocham tych... polskie mangi są słabe, bo tam nie ma sufiksów, czy jak tam się zwie. Przecież w polskim języku mówisz na przykład Lama-san, Lama-chan. Przecież chan, kun, san, sama istnieje w języku polskim. Wcale tego nie ma. I to... Jak to jest używane w mangach, to brzmi naturalnie, ale to nie brzmi naturalnie, no i... Tak samo wiele osób jest z takimi specami od tłumaczeń, że... Te nazwy powinny być w oryginale zostawione. O tym są nazwy, które coś znaczą, bo jako tako w języku japońskim imiona znaczą coś, nie jak w polskim, gdzie mało które na przykład ma
jakieś znaczenie, jest po prostu imieniem, jako tako. No co ja zrobiłem? Ale przynajmniej nie tak dużo straciłem. Więc no, jak na przykład jakieś coś ma być w japońskim, jakieś imię japońskie ma być śmieszne, to w polskim też powinno być zmienione i powinno być śmieszne na język polski. Na przykład w... w Doctor Slumpie takie coś było na przykład. Na początku uważałem, że to jest słabe, ale potem stwierdziłem, że w sumie... to jest fajne, bo to śmieszy bardziej. Niby to ale to jest ten, no tak, śmieszy bardziej. W Dragon Ballu też tak było, ale to było parę nazw chyba. Tak samo sobie czepiają się o nazwy inne ataków. Że na przykład w oryginale macie Naruto bodajże Rasengan. Rasengan? I w polskim jest wirująca sfera. I to jest tak, że dla Japończyków to jest wirująca sfera, dla nas też to powinna być takie ten. Ale jest problem, bo fani i wiele osób ma się pomylić. No bo jednak są... więcej osób oglądało anime i zna japońskie nazwy, bądź angielskie może. Ale ludzie są głupi. Zwłaszcza ci, co oglądają po angielsku coś. A w oryginale było na przykład po japońsku. Zależy. Bo szczerze mówiąc, moim zdaniem dubbing angielskojęzyczny nie pasuje do animacji typu anime. Bo nie. Po prostu nie. Nie to, że go nie umiem, bo umiem. Na przykład... a się pochwalę, bo zdajemności obok angielskiego, że sobie South Parka oglądam. To jest dobra animacja. To jest najlepszy serial animowany, edukacyjny dla dzieci. Tak bardzo, chyba nie. Widziałem film, że gościu powiedział, że powinno się zmuszać dzieci do oglądania tego. Ten gościu jest kretynem, tyle powiem. Bo South Park to jest jako tako... serial dla dorosłych. Bo są przekleństw i niezbyt cenzuralnych obrazów. Dobra, nieważne. W ogóle o jakich tematach mówię w grze dla dzieci, taki jak ta. A czy to nie dobrze, że mówię o różnych tematach? Mi się wydaje, że dobrze. Powinno się jako tego zagramy wypowiedziałbym, że zależy od youtubera, ale dla mnie takie zagramy powinno być bardziej no tłem. Że gościu coś mówi, niekoniecznie o grze, znaczy o grze coś powie, jakaś ciekawostka, coś związane z nim, o tej grze, na przykład jego wspomnienia. Ja chyba coś tam mówiłem, że to grałem, lubiłem to i coś tam. Ale powinien bardziej mówić o czymś zgrubnie związane, żeby się ciekawie słuchało. Moim zdaniem tak powinno być. Oczywiście zależy od typu gry. Są takie, w których powinno się mówić prawie tylko o grze, bo na przykład są to takie, gdzie nie wiem, są jakieś zagadki w grze i tam trzeba myśleć, że coś tam. I tego, ja jestem mądrym człowiekiem, mówię, tak ma być. W ogóle ja powiem też, że nie rozumiem tych youtuberów, którzy mają po 200 tysięcy widzów, a potem mówią, że nie chcę im się nagrywać, przestanę. Bo tak. Ja trochę nie rozumiem osób, które odniosły ogromny sukces na YouTube, i potem nie chce mi się... najgorsze, jak nie robią nic z tym, nie robią filmów o tym, że kończą czy coś, bo im się nie chce. Ale no, jak ktoś odniósł taki sukces, 200 tysięcy subskrypcji, czy z tego już niełatwo zdobyć drugie tyle, trzecie tyle? Wydaje mi się, że no, w miarę tak. A potem co, zarabiać na YouTube, przynajmniej trochę. No już mają 200 tysięcy, powinno się zarabiać z, nie wiem, stówę miesięcznie, może nawet więcej. No jako tako to zależy od wyświetleń, nie subskrypcji bardziej. Ale subskrypcje też dają coś do wyświetleń. Ach, pamiętam te czasy, kiedy miałem więcej niż 10 wyświetleń na film. W sumie nie wiem jak jest teraz, bo... ja te filmy z wyprzedzeniem nagrywam zawsze. Kiedyś tak nie było, kiedyś to... od razu jak nagrywałem, to wrzucałem. I było fajnie. No może nie, pamiętam jak kiedy wrzuciłem 13 filmów w jeden dzień. Znaczy, chyba połowa była z nich na... opublikowanie, więc opublikowałem 13 filmów w jeden dzień. Czy to nie jest rekord? Miałem kiedyś chyba 1500 filmów? Albo więcej? No. Tego. Tak, tego.
A w ogóle, jak chcecie poradzić, jak zarobić na YouTubie, to zdobyliście dużo widzów, a potem dawajcie minutowe filmy, gdzie nic zarobicie. 10 razy dziennie. Zarobicie sporo. Mówię wam. To jest droga do sukcesu. Ja tutaj w ogóle już jest. Ej, chyba jeszcze jedno sobie zrobię. Bracia z Dowrażem. Z jednego skrzydła. I nóżki. Nie wiem, o co chodzi. A po prostu dali dwóch bossów? Serio? To niezbytnio odkrywcza rzecz. A, podniesieli ich jeszcze. nie za bardzo. To jest takie sobie. Zauważcie, on 19 tego, a i tak nie biorę im aż tak dużo, jakbym chciał. Bo chciałbym ich zabić na dwa hity, oczywiście. Ale ten imprezowy gościu ma słabe rzeczy. Może dwie bomby? Bo czemu by nie? Bo ja mam jeszcze tego miniguna. Więc why not go używać? W ogóle ten gość mi się podoba. Zwykle ten designu. Bardzo interesujący design. Tak, powinien być bardziej ostrożny, mi się wydaje. Tyk, 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 tyk. O, umarł. Teraz, żeby mi nie walnęło coś. Ale nic, żeby nie zabrał czegoś złego, jak tamto coś. Wolę tego nie zbierać. Wolę myśl to. Szczerze mówiąc, bo to jest najpotężniejsze chyba. Nie wiem, ty by się wydaje, że to jest najpotężniejsza ze wszystkich broni. Może nie, może tak. Jak ktoś uważa, że coś innego jest potężniejsze, to powiedzcie po prostu. Pyk, 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 pyk. Ło, prawie. Zebrałem tam to coś. Słabe. I tak. Powinno być już 16 minut tego materiału. I właśnie, tak dobrze mi niby idzie, ale może coś się zdarzyć i będzie gorzej. Dobra, to skończę może lepiej. W sumie to około 20 minut tak powinno być moim zdaniem. Moim zdaniem zagrajmy powinny mieć tak około 20-25 minut. Ej, czy ja zebrałem wszystkie kawałki tego? A nie, po prostu przelatuję obok te... Co? Nie, co? Zabrałem chyba wszystko. Nie wiem w sumie. Wszystkie już? Lol. He. A! I to już będzie koniec, no. Ej, szybko to minęło. No po następnym odcinku będzie ostatni. Że po tym odcinku będzie ostatni już. Trochę dobrze, trochę źle, bo mi się chce to nagrywać w sumie. A dla osób, które oglądają mój kanał, może nie wszyscy chcą tą grę oglądać. Ale wiecie, co to zmieni? Jak się ta seria skończy? To w sumie nie wiem co. Potem będzie coś innego, ale nie wiem co jeszcze. Ja tylko powiem. Ale przyjemna to była seria. Jak dla mnie. A tak. Madame. Zostały mi chyba dwa światy, czy tam coś tam. Czyli 20 etapów, czy jak to nazwać. Ze śmiechu. Piękne. W sumie no nie mam, bo już się nie wiem, która godzina jest. To nie będę sprawdzał, po co. W sumie tam pisało dopiero co. No, mikro, miód, tam grill. No, wyjdź z gry. And I say goodbye.